Do wygrania jest kosa oraz skiny do CS2. Żeby wygrać, wybierz numer oraz odpowiedz na pytanie ukryte w filmie. Dołącz na Discorda oraz zostaw łapkę w górę, bo te wymagania musisz spełniać, żeby dostać nagrodę. Na 50 lajków odblokuje cię kolejny odcinek. Siema siema, z tej strony Dratek. Dzisiaj jesteśmy na CSGO Skins i jak widzicie wleciała nowa taka limitowana skrzyneczka, także dzisiaj ją sobie otworzymy. Kosztuje 500 zł, także kupy siana, ale mamy 4000 zł, także otworzę tą skrzynkę 8 razy. Dokładnie tak, ale na początek pamiętajcie, żeby wpisywać kodzik promocyjny Dratek, bo dostajecie 10% bonus do wpłaty, 2 złote 50 groszy za darmo. No i możecie właśnie sobie otworzyć na przykład taką skrzyneczkę, no i też macie daily case na CSGO Skins, także myślę, że spoko, a my bez zbędnego w sumie przedłużania przechodzimy sobie od razu do tej skrzyneczki, no i zobaczmy, co tutaj jest do wygrania. Będę pierwszy raz razem ją z wami otwierał, no z racji tego, że skrzynka kosztuje 500 zł, no to liczę, bądź też nawet wymagam tutaj, że dropną nam jakieś fajne skinki, droższe niż ta skrzynka. Także jak widzicie, do wygrania jest m.in. tutaj Gold AK, na którego jest bardzo mało procent, Prince AWP-ka, Butterfly Knife Lore, Karambit Marble Fate, Bowie Knife Doppler, Safir. No naprawdę dużo jest tutaj skinów. To najgorzej możemy dropnąć sobie takiego Famasika, jego bym nie chciał dropnąć, oraz tego Digielka. W sumie nic bym nie chciał dropić poniżej 500 zł, zaraz się przekonamy, jak to w ogóle wypali, no 8 skrzynek przed nami, wydam bardzo dużo, także zacznijmy bez zbędnego gadania. Pierwsza skrzyneczka wlatuje na rejony, uwaga, uwaga, przed chwilą powiedziałem, że nie chcę tego dropić i niestety dropnąłem 85 zł digielek tylko, także jesteśmy 415 zł na minusie, no... Tragedia, tragedia, także otwieram jeszcze raz, mam nadzieję, że to się zwróci teraz. No, no nie tym skinem, nie tym skinem, tutaj też będzie lipa totalna, 79 zł, jest źle. Na razie straciliśmy 1000 zł, no lecimy dalej, mam nadzieję, że będzie to inaczej. Dobra, Golden Coil, no nie wiem, w stanie Factorniu, w stat traku by oddał. No, jest to stan Minimal Wear, kosztuje 467 zł, ale jest to i tak minus kilkadziesiąt złotych. Co prawda jest to przyjemniejszy minus niż te poprzednie, gdzie dostawałem po 8 dyszek skinki, ale no i tak jest lipa. Na razie jesteśmy, no, dużo w plecy, ale dobra, otwieramy kolejną skrzyneczkę. Uwaga, jest kosa? Tak, jest kosa, dobra. Ile ona będzie warta? Z dwa koła? 1352. No, może być, chociaż chciałbym, żeby była... w lepszym stanie i troszkę droższa, ale no dobra, trzeba się cieszyć, tutaj podwoiliśmy tą skrzyneczkę ponad razy dwa, także spoko. No dobra, no to co, odświeżamy i jeszcze raz otwieramy, no jestem mega ciekawy, co teraz nam dropnie. Fajnie jakby znowu jakaś kostka nas tutaj zawitała, ale niestety jest digiel, znowu ten digiel walony za 7 dyszek, to jest nic nie warte jak na skrzynkę za 500 zł, kurde. No, no dobra, otwieramy sobie jeszcze raz. I uwaga, uwaga, Prince Stream. Dobra, Prince Stream w dobrym stanie może kosztować te 500 zł. No niestety nie kosztuje 500 zł, tylko 144 w stanie Battle Scared. No jest tragedia, nie? Jest tragedia. Zaraz zbliżamy się do ostatnich naszych dwóch skrzynek. W takim razie otwieramy, proszę, proszę. Przedostatnia nasza skrzynka. No nie, no syf, M4 nam dropnęła. Ile warta? Są 8 dych. No 8 dych jest warta, dokładnie tak, bardzo dobrze trafiłem. Słuchajcie, także ostatnie otworzenie, uwaga, 3, 4, co nam dropnie ze skrzynki za 500 zł limitowanej? Daj coś dobrego, dobra, są rękawiczki, jaki stan, ile kosztują? 1200 zł, 1250 prawie, w stanie field tested, kurczę, no, powiem wam, że nie jestem zadowolony, totalnie nie jestem zadowolony, wydałem 4000 zł, a mamy... 3500, ok, nie ma tragedii, ogólnie wyglądało to troszkę gorzej, w sumie wiecie co, ja to sprzedam i połaszę się jeszcze raz na to, także otwieramy kolejną skrzynkę, jeszcze raz tą samą za 500 zł, dobra, teraz te glowsy będą dużo więcej warte, mam taką nadzieję, no nie są dużo więcej warte, kurczę, one myślałem, że będą więcej warte, ciekawe, ok. Okej, okay, no dobra, co prawda ładne są, skrzynka się oddała, oddała, także naprawdę nice. Jesteśmy, można powiedzieć, w tym momencie na zero. No takich famasów ja nie chcę, no nie no, chłopaki, nie chcę tego. 55 ziko, lipa, dobra, otwieramy sobie kolejną skrzynkę.
Jest, są rękawiczki. Dobra, powiem wam, że troszkę więcej razy otworzyłem tą skrzynkę i zaczęła oddawać 1250 zł. No dobra, jestem ciekawy, czy uda nam się przebić próg 2000 zł. Zaraz zobaczymy. Fajnie, jakby coś naprawdę konkretnego dropnęło z kosa. Case Hardened Survival Knife, nawet spoko. 1070 zł. Ej, powiem wam, że naprawdę soczyście oddaje ta skrzyneczka. Print Stream. Tylko kurczę, jaki stan? No właśnie, oby nie był Battle Skirt. Niech da najlepszy. No, jest to stan Field Tested 192. No niestety minus i to dość spory. Słuchajcie, ostatnie dwie skrzynki limitowane i uwaga, co teraz? Co teraz? Akasimov, ile warty? Ile warty? Kurczę, nie widziałem Karambita Marble Fade'a, jak otwieraliśmy. Nigdzie nie przeleciał dosłownie, nigdzie nie przeleciał. Teraz jest ta M4 walona, no za 7 dyszek, czy tam 8. Dobra, ile mamy kasy? 4000 zł. Powiem wam, że ja tyle miałem na początku. Umówmy się tak, otwieram jeszcze 4 skrzynki. Otwieram jeszcze 4 skrzynki, także uwaga. Jedna skrzynka. Obym tego nie żałował, nie? Bo byłem na zero, a teraz, kurczę, jestem już w plecy 300 zł. Dobra, otwieram sobie dalej. Pyk, pyk, pyk. Print Stream. No, jaki stan? Zależy jaki stan, ale będzie pewnie słaby. 144. No nie, no już jesteśmy z 800 w plecy. Dobra, otwieram jeszcze raz. No nie. Kurde, miałem 4 skrzynki otwierać, a coś czuję, że zaraz otworzę ich o dużo więcej, czyli 8. Może teraz? Może teraz? Kosa, kosa, kosa. Ale tracimy. Powiem wam, że mega fest tracimy. Ile mamy kasy? No na jedną skrzynkę styknia otworzyłem 4, czyli jesteśmy 1400 zł w plecy. Dobra, miałem 4 skrzynki otworzyć, wiem, ale otwieramy piątą kosa. Ale chamsko przeleciało. No nie wierzę w to, no nie wierzę w to. Otwieram jeszcze raz, walić to, otwieram 8 skrzynek. No nie, no teraz M4 SK. Za dużo chyba otwieram i już, kurczę, nie chcę nam oddać. Dobra, 170. No nie, no. Odświeżam i ostatnia skrzynka za 500. Let's go. Dobra, są rękawiczki. Chociaż to na koniec 1250. 1250, dobra. Miałem 4000, mamy 2400. Jesteśmy 1600 zł na minus, ale widzieliście, jaką batalię tutaj przeprawiliśmy, ile tych skrzynek otworzyliśmy. Nawet w sumie już nie zliczę, no ale z 16 skrzynek lekko otworzyliśmy. Kurczę, no, nie jestem mega zadowolony z tej skrzynki. Jakby cały czas te rękawiczki dropiły, albo jakaś tutaj kostka z tych trzech, bym był mega zajerany. Te shadowki, no kurczę, cokolwiek kolorowego, jakiegoś z Dopplerem, to byśmy fajnie tutaj zarobili. Ale słuchajcie, z racji tego, że lubię drogie skrzynki, jeszcze sprzedam sobie tutaj parę skinów, żeby otworzyć na pożegnanie ostatnią skrzynkę. Pewnie będę żałował, albo nie, zaraz się może miło zaskoczymy. Także uwaga, ostatnia już na pewno skrzynka, przysięgam. Okej, okay, dobra, no i to mi się podoba, no i możemy teraz sobie wyjść elegancko, 1000 zł wpada, także 500 profitu, słuchajcie, jest spoko, nie jest tak tragicznie jak wcześniej, co prawda jesteśmy 1000 zł na minusie, ale mogliśmy być więcej, myślę, że stopuję, albo może nie. Albo może nie. Dzisiaj taki niezdecydowany odcinek, ale no, kurczę, chcę mieć po prostu kaskę na dalsze openingi albo jakieś grubsze bitwy. A czy ta skrzynka jest na bitwach? Czy ta skrzynka jest na bitwach? Czekajcie. Ona kosztuje 500. Ona kosztuje 500, ale z tego co widzę, nie ma jej chyba na bitwie. Nie, jest! Ej, dobra, robimy z tej skrzynki bitwę. Robimy z tej skrzynki bitwę na 3 osoby. Let's go. Musi nam oddać. Bitwa to sztos, jest tryb, także musi nam oddać. Czekajcie, dodam losowego bota, tutaj Emily. No i zaczynamy. Jedna skrzynka, jedna szansa, jeden strzał. I uwaga. O Boże, jakie gówno. Asimówka za 760 zł mu dropnęła, czaicie? No dobra, ale słuchajcie, ja zostawiam sobie tą kaskę. Postaram się ją w kolejnym openingu pomnożyć i w sumie tą skrzynkę możemy potestować na bitwach, bo to nie jest głupie, to nie jest głupie. Na razie sobie przetestowaliśmy na singlu. No, raz odda, raz nie odda. W sumie nie wiem, jak tą skrzynkę ocenić. Jest taka średnia, ale bitwy mogą tutaj nam ją inaczej, wiecie, pokazać. Także na pewno wrzucę w niedługo tą skrzynkę na bitwy, ale
Pamiętajcie, żeby wpisywać kodzik promocyjny DRATEK, jeżeli wpłacacie na CSGO Skins, bo dostajecie 10% bonus do wpłaty, no i 2 złote 50 groszy za darmo, no i tym mnie wspieracie i dlatego robię dla Was fajne konkursiki. Pamiętajcie też właśnie, że w kalendarzu do wygrania jest koska za bardzo fajną sumkę, no i skinki od 10 do 50 zł, także let's go, linki zostawiam Wam w opisie. A i też pamiętajcie, że na CSGO jest Daily Case, możecie otwierać sobie codziennie, a wyobraźcie sobie otwierać tą skrzynkę codziennie przez 2 miesiące, 3. Można sobie już coś fajnego tutaj uzbierać. Także co? Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć.